zapłaciłam za parking 8 euro za 24 godziny. Mamy taki widok. Po schodach w dół się schodzi. Tu są oznaczenia i gdzie żółta linia prowadzi, można dojść do tego dworca, w którym się właśnie kupuje bilety. Dobrze, bilety kupione. 96 za osobę, czyli za nas troje zapłaciłam 288. Ten pociąg jedzie godzinę. Tu macie godziny przyjazdów i odjazdów. Na górze jest podobno restauracja. I tak to właśnie wygląda. Tu jest QR kod, jakby ktoś chciał sobie sprawdzić bilety, a ja też rzucę link w opisie oraz parking. Koordynaty, tu gdzie stoimy. Tam jesteśmy na wzgórzu zaparkowani, schodzi się na dół. I tu jest stacja pociągowa Brienz. Tu są toalety, tam się bilety kupuje. A w głębi wypływa statek. Nie można po jeziorze popływać i zwiedzać. Tam widać są kasy biletowe. Jest kilka sklepów, restauracji, bardzo fajne miasteczko. Będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to wygląda tutaj. One regularnie jeżdżą. Nie orientowałam się, jakie są ceny, ale to możecie sobie w internecie sprawdzić. I to jest jadący pociąg do Interlaken. Mam nadzieję, że nas deszcz nie złapie, bo prognozy pogody to są takie w kratkę, szczerze mówiąc. Tutaj ceny, jakby kogoś interesowały. Zaczynają się od 24 powrotnie do 70 i to zależy, jaką trasę pokonujesz. Najdłuższa trasa do Interlaken to jest po 70 euro właśnie. I tak to wygląda. Taką łodzią się płynie. I można podziwiać widoki z poziomu jeziora. Ławeczki, gdzie można poczekać na swoją łódź. Tak ten statek wygląda. Dosłownie jak na zdjęciu. Z tej strony przypłynęła łódka, a z tej strony przyjeżdża pociąg. Jest to wszystko tak super rozwiązane w Szwajcarii. I mają drogi rewelacyjne, tunele, komunikacja miejska, pociągi, komunikacja wodna. Tu się kupuje bilety. Jesteśmy gotowi. Mamy bilety. Gdzie masz bilety? W kieszeni. Bilet. Skanuje się go tutaj w skanerze. I się wsiada wtedy do pociągu. Patrzoli, wody nalewają. Bo to jest parowy, nie? No. Na parę.
bo jechaliśmy. Godzinę później jesteśmy na szczycie. Ulala! Jest zimno! Ooh, that's a real fire. Wow. It's all water, yeah, powered. Yeah. Water provided water. Ah, okay. Łukasz w swoim żywiole. Wiedziałam, że kiedyś to przyda. Na kurtkę od regaty, które ma takie fajne do zakrycia buzi, bo jest zimno. A myślałam, żeby zostać w długich getrach, także jeśli się nad tym zastanawiacie, to długie getry, bo różnica temperatur jest spora. Ale jest pięknie i powiem wam, że te bilety, ta cena tych biletów jest warta tych widoków i przyjaźni. Tą kolejką właśnie tu wjeżdżaliśmy. Nawet utrzymuje. Bardziej taki już lód. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie, bo na znaku było napisane, że się 20 minut jeszcze idzie do punktu widokowego. A tu już jest pięknie. Tu już są takie widoki, że łeb urywa. Tam wodospad widać w tle. Tu jest kolejka krzesełkowa, która właśnie wjeżdża. Przerwa, żeby się nawodnić. Ostre jest powietrze. Wchodzimy dalej. O, jeszcze wyżej. Jesteśmy na wysokości 2349 metrów nad poziomem morza. Jest dobrze. Wchodzimy na dół. Thank you.
w oddali widać, jak ciufcia jedzie. Nie wiem, czy to będzie na kamerze widać, bo takiego zooma dobrego nie mam. Będziemy tamtędy też wracać. Spójrzcie, jak słoneczko między chmurami przesuwa się po jeziorze. Piękny jest to efekt. W oddali słychać krowy i ich dzwony. Jest cudowne miejsce. Wracamy już. Łukasz zamyślony, widzę widoki. Jesteśmy przeładowani pięknymi widokami. Czas wracać do domu. Spójrz na te drogi tam w górę. Tam są domy, tam mieszkają ludzie. To jest niesamowite. Tu jest stacja. Jesteśmy na wysokości 1441 metrów nad poziomem morza. Można też przyjechać do tego punktu i resztę się wspinać. Ale my się nie zatrzymujemy. Jedziemy do samego końca. Tu jesteśmy 1000,24 metra nad poziomem morza. My kminimy, co dalej. Mieliśmy tu zostać, ale dokładnie za tydzień mamy być w Budapeszcie. A chcemy jeszcze w Austrii, w Hallstatt się zatrzymać, to jest 800 km. Więc chyba nie zostaniemy tu na noc i chyba pojedziemy dalej, może Lucerna. No bo trochę czasu brakuje, a kilometrów jest do przejechania sporo. Co pan kierowca o tym myśli? Nie wiem, trzeba sobie uciekać. Drogo jest w ogóle, nic nie ma, bo tylko góry są. Tu jest drogo, nic nie ma, trzeba uciekać mu. Lasy, góry w ogóle, jeziora, wodospady. Zdjęcia ci każą robić, nie? Miał uciek w lewo, miał uciek w prawo, miał uciek... No. Przecież ta kolejka to cała moja pensja poszła. Jak tu żyć? Nie no, Łukasz sobie tak żartuje, słuchajcie. To jakby ktoś go nie zjadł, to on tak sobie żartuje, nie? Ja jestem szczery, jestem wylewny. Wylewny. Co pana boli? Szczery do bólu. No zobaczmy, takie domy. To nie idzie w ogóle budować. Po co to było? My takie coś mamy tak opadło. Lepiej się na Google zobaczyć. Wszystko można na Google zobaczyć, nie trzeba przyjeżdżać wtedy. No, nie trzeba, no nie przyjeżdżajcie, po co?